Nietypowy gość odwiedził dziś zespół szkół technicznych w Suwałkach. To Frank Sergi z nowojorskiej policji. Sergi spotkał się z uczniami, opowiadał im o swojej pracy i Nowym Jorku. Młodzi ludzie z Suwałk niczym nie różnią się od nowojorskiej młodzieży, podsumował. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to przede wszystkim to, że młodzież ubiera się w ten sam sposób, zachowuje się w ten sam sposób, co dzieciaki w Stanach Zjednoczonych. Młodzież, którą spotkałem, jest po prostu, wydaje się być bardzo odpowiedzialna i stoi na wysokości zadania, jeśli chodzi o zadania, które są jej powierzane. Spotkanie z nowojorskim funkcjonariuszem cieszyło się sporym zainteresowaniem. Uczniowie mieli do policjanta dużo pytań. Piotra Skowrońskiego z ZST interesowały warunki pracy nowojorskiego policjanta. To z nim porozmawiać jest, warto go zapytać o różne ciekawe rzeczy. Co się dzieje na przykład w Ameryce, jak jest stopień przestępczości, w jakim wieku załóżmy młodzież, najmłodsza osoba w jakim wieku jest złapana przez policję. Też można na pewno zapytać, ile człowiek taki zarabia w policji w Ameryce w porównaniu do polskiej policji i ogólnie. Czy to jest ciekawa praca? Na co dzień Sergi przysługuje bandytów. Polskę odwiedza dość często, bo przyjaźni się z Piotrem Przemielewskim, księdzem, który uczy w suwalskim ZST. To właśnie ksiądz zaproponował uczniom rozmowę z funkcjonariuszem. Pisane było w harmonogramie 6 czy 7 klas. Młodzież, wiem z tego co wiem, kiedy fama się rozeszła po szkole, to klasy zgłaszały się do osób odpowiedzialnych i prosiły, czy też nie mogą przyjść, czy nie mogłyby przyjść. W sumie nic to nie kosztuje, a zapotrzebowanie jest. Młodzież słucha, zadaje pytania. W przyszłości myślę, że we wrześniu kolega znowu przyjedzie, będzie tutaj w Polsce na 2 tygodnie, także może w mniejszych grupach indywidualnych, w klasach. Tutaj anglicyści okazali pewnego rodzaju zainteresowanie.